Mieszkam w mieście, pracuję tutaj, mam rodzinę. Dla wielu to wystarcza, a dla mnie to dopiero początek. Prawestując pewne powiedzenie, jestem mieszkańcem miasta, więc mam obowiązki miejskie. Ten tomik jest trochę miejski, chociaż tak dokładnie nie wiem, co ta miejskość oznacza. Tym przecież miasta to żywy organizm. Nowy Jork w tomiku to też taka tęsknota za miastem, gdzie spełniały się marzenia. Słucham cały czas muzyki hardkorowej z tego miasta. Miałem zespół hardkorowy, inspirowaliśmy się tym miastem i dźwiękami z tego miejsca. Wiele filmów tam kręcono. Kiedyś chciałem tam zamieszkać, może to było naiwne myślenie, że tylko tam życie będzie fajne. Zostałem jednak w Białej. Ulica Moniuszki wcześniej nazywana Grabanowską zawsze tętniła życiem. Obok widocznych, fajnych kamienic były i są drobne biznesy. Nawet jeden wiersz w tomiku do tego nawiązuje. Kiedyś nasze miasto było wielokulturowe, tak jak Nowy Jork. Była prasa, domy modlitwy, głównie Żydów i Polaków. Były też inne nacje, tak było w dwudziestoleciu międzywojennym. Teraz trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład czytać lokalną gazetę białoruską lub ukraińską. Czy to jest dobry czas na poezję? Chyba nigdy nie było dobrego czasu. Tradycja prowincji to przeważnie krótkie rozmowy o sztuce, kulturze, bo ludzi to tak nie zajmuje. Tu najważniejsze pytanie to często czy lub gdzie pracujesz. To jest moja czwarta książka poetycka, miejska książka. Przecięty człowiek zna może jeden lub dwa wiersze najlepszych poetów. Czytający częściej książki może ciut więcej. Nie wiem, czy ktoś zapamięta choć jeden mój wiersz. Kto wie?